Witam na kanale Kwas w Kranie. Tym razem Franek koleca Stal Mielec, ale wracamy do jakiejś starej kariery rozpoczętej i niedokończonej. Tutaj oczywiście Stal Mielec na pierwszym miejscu. Przypomnijmy sobie 15 meczy. Przelecimy przez zawodników, których posiadamy. Zawada, Mak, Manu, kupiony z Wisły, Tomasiewicz, Domański, Sitek, Rzesik, Żyro, Boksal. Boksal, nasz zawodnik świetnie spisujący się w Bryssel Rovers, Gettinger i na bramce Strączek. Oczywiście Wrzesiński, Stolica, nie chciał do nas przyjść, do Gazmetanu, Urbańczyk, Głos, Alalani, Szczutowski, Wyparło, Kasperkiewicz. No, jest tutaj trochę tych zawodników, Budziński, Chrobodziński, Nagatsuka, ok. Kort, no, kilku zawodników jest na pewno ciekawych. Będziemy teraz rozgrywali spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Zapraszam serdecznie. Tutaj nie pamiętam dokładnie tej kariery, tych celów. Muszę sobie to na spokojnie za chwilkę przeglądnąć, ale wydaje mi się, że no, mamy szansę na zdobycie mistrzostwa. Mamy szansę na zdobycie mistrzostwa. Liczę na puchary. Wydaje mi się, że skład, który posiadamy, jest no spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wydaje mi się, że tutaj awans do pucharów i mistrzostwo. Może nie mistrzostwo, może pierwsza trójka. Myślę, że damy radę bezproblemowo. Już właśnie Sitek, nie, Mak, próbują przejąć piłkę od Łyszacza. Łyszacz atakuje go Zawada. Dobre spotkanie Zawady, mam nadzieję, że będzie. Teraz Jastrzębski Śląsk. Bardzo ofensywnie wchodzi Strączek, dobrze. Pierwsza interwencja, druga interwencja Strączka, świetna w tym meczu. Boksa już wprowadza piłkę do gry. Na szczęście się nie myli. Ciężki mecz miał ostatnio Grzesik. Dobra piłka do Maka. Mak piłkę wypuszcza do Manu. Manu, jest Tomasiewicz, strzał z dystansu, no ale niestety obok bramki. Tomasiewicz, Zawada. No, przyglądając się tym zawodnikom, zastanawiam się, czy któryś z nich nie trafi w przyszłości do Gazmetanu. Kariera tam w Rumunii, może uda się sprowadzić któregoś z zawodników z Mielca. Tomasiewicz teraz piłkę kieruje do Maka. Mak za daleko wypuścił sobie futbolówkę, wyleciał za daleko z piłką. Mak jeszcze próbował jednego piłkarza zawinąć, no ta próba mu się nie udała niestety, no i teraz akcja po stronie Śląska. Szwarc, Janasik, Exposito, to jest piłkarz, na którym warto zwrócić uwagę w tym meczu. Jastrzębski, piłka cały czas do przodu, będzie przerzut na prawą stronę. Jastrzębski, dobrze do Janasika. Janasik, coraz niebezpieczniej robi się pod polem karnym Stali Mielec. Strączek bez problemów przyciska piłkę do piersi. Rzesik na prawej stronie rozpędza się i pokonuje kolejne metry z futbolówką. Jest Zawada, Mak do Manu. Zawada wychodzi niepilnowany, jest przybył przez chwilę. Teraz Mak, Zawada. Próbowali ładnie to w trójkącie rozegrać. Niestety obrońcy Śląska połapali się w tym wszystkim. No i teraz Gettinger spokojnie do Strączka rozprowadza futbolówkę. Strączek wprowadza ją do gry dalekim podaniem. Grzesik był odbiorcą, adresatem tego podania. Może bez problemów tutaj poradzić sobie z graczami Śląska. Domański strzela. No i nie, nie mamy bramki. Kolejny strzał piłkarzy Mielca. Kolejna próba przedarcia się do pod bramkę bronioną przez piłkarzy Śląska. Spalił ten plan na panewce. Manu, Tomasiewicz. Widzi Tomasiewicz wychodzącego Sitka. No i Sitek będzie próbował strzelić pierwszą bramkę w tym meczu. No niestety, niestety, nie tym razem. Pokazuje bramka Śląska. Strzał piękny. Miałem powiedzieć, że szło okienko, ale nie. Troszkę bliżej tutaj środka bramki. Manu w polskiej lidze ogólnie średnio grał. Miał chyba dwa spotkania albo jedno, w którym miał przebłysk. Teraz wylądował w lidze bułgarskiej. Tam rzeczywiście spisuje się nawet dobrze.
Manu, ale tutaj w składzie Stali Mielec jak najbardziej ten zawodnik pokazuje swoje walory techniczne, szybkościowe. Sitek mija z zawodników Śląska, próbuje kolejny raz pokonać bramkarza, no ale niestety na tablicy wyników dalej 0-0. Czas ucieka. Łyszacz otrzymuje piłkę, Schwarz. Esposito, no i teraz Jastrzębski, przerzut do Janasika. Piłkarze Göttinger, piłkarze Śląska nadbiegają w pole karne. Strączek łapie futbolówkę w rękawice, no i rozwiązuje tą trudną sytuację. Tomasiewicz, Domański, nie, piłka do Grzesika, który bardzo często podłącza się do tych akcji ofensywnych. Domański do Maka, no i niestety znowu piłkarze Śląska lepsi w obronie. Pich tym razem zgubił Boksala na swoich plecach. Boksa, świetna interwencja australijskiego obrońcy. Strączek, no i Śląsk na razie nie może poradzić sobie w tych akcjach atakujące. Raz za razem bramkę Strączka. Tomasiewicz, krótkie rozegranie, Szpasz. Kolejny raz próbują piłkarze Stali Mielec wyjść z atakiem. No i sędzia na szczęście dla obu drużyn. Będą mieli szansę przemyśleć wszystko przed 0-0. Czy trenerzy coś zmienią? Stali Mielec na pewno wyjdzie niezmiennym składem. Na ławce mają stoice. Nie wiem, czy na razie zmieniamy. No, piłkarze, napastnicy mają mało. Mieli okazji do oddania strzału, do pokazania się. Fajnie byłoby utrzymać się na fotelu lidera, ale tutaj będziemy musieli zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja. Domański jest Mak, utrzymał Domański się przy piłce, no ale niestety to podanie do Maka, które powinno otwierać drogę do bramki, niedokładne. Teraz jeszcze raz Domański, będzie mógł się zreflektować. Mak, Manu, świetne wejście Manu, aj, i tutaj gola, no. Wyczuł sprytem boiskowym Manu. Ale także naszych obrońców. Exposito atakuje. Manu wraca do obrony. Pomaga tutaj Göttingerowi. Dobrze się stało, że wrócił Manu. Troszkę spowolnił tą akcję. Göttinger jest w polu karnym. Są piłkarze Śląska. Była lekka przewaga, no ale na szczęście udało się wyjść z opresji i Stali Mielec. A tak w drugą stronę. Janasik szybszy od Manu. Manu nie zdążył się rozpędzić. Janasik już kontynuuje ten atak. Strączek. Bez problemów. Na razie bez zmian w drużynie Stali Mielec. Kolejny raz będziemy próbowali atakować prawą stroną. Manu, Göttinger, schodzą do środka, Tomasiewicz, jest Domański, jest Zawada do Maka, Mak, mamy 1-0, super Mak zachował się w polu karnym, w końcu pokonując bramkarza Śląska Wrocław. Zrobimy zmianę, zejdzie Tomasiewicz. Za Tomasiewicza wejdzie Urbańczyk, ale tu zrobimy zmianę, będzie Domański, będzie tym rozgrywającym i zejdzie Mak. Mak zejdzie, Putowski wejdzie za Maka. Pomimo tej bramki jest zmęczony, jest podmęczony, potrzebujemy świeżego, młodego zawodnika, który powalczy tutaj. Szczytowski, pamiętam, to jest nasz nowy nabytek. Nie kosztował dużo, był niskobudżetowym raczej zawodnikiem, z tego co pamiętam. No i mam nadzieję, że tutaj pokaże się z dobrej strony. Teraz Urbańczyk, pierwszy kontakt z piłką, Sitek, jest Grzesik, do środka jest Szczutowski, już podanie do Zawady, Zawada, mamy 2-0, świetny duet, piękne wejście, asysta, 68 minuta i mamy to. Nieprzekombinowane, naprawdę bardzo ładna akcja piłkarzy z Mielca. Tam z tego co pamiętam, to w Mielcu, jak patrzyliśmy, ta ławka jest dość krótka. No i oj, było gorąco, ale na szczęście poradził sobie
Obrońca Stali Mielec i czyściutko odebrał futbolówkę. Teraz Manu bezproblemowo przytrzymuje piłkę. Manu kolejny raz będzie to dośrodkowanie. Jest Szutowski w polu karnym, a i był blisko zdobycia kolejnej bramki w tym meczu dla drużyny Stali Mielec. Manu. Kolejny rzut rożny. Sitek, strzał z dystansu, jeszcze Manu utrzymuje się przy piłce, ma futbolówkę cały czas przy nodze, tam chyba na boku palił jeden z naszych zawodników. Sitek, dośrodkowanie, walka zawady i jeszcze zawada. Mamy 3-0, raczej nie było spalonego. Zajdzie chyba Manu i w jego miejsce wejdzie Kłos. Na ostatnie minuty młody Kłos dostaje szansę od trenera Franka Kole. 82 minuta. Manu już w tym spotkaniu zrobił dużo. Oskar Zawada zdobywa kolejną bramkę. Piękne spotkanie w wykonaniu drużyny Stali Mielec. Oj kurczę, chyba wrócę do tej kariery. Bardzo przyjemnie się tutaj gra. No, faktem troszkę tych karier rozgrzebanych. Może będzie to troszkę wolniej szło, ale warto ugrać Stalą Mielec i wyprowadzić ją do pucharów. Mamy bardzo przyjemny skład. Olsen, który no, gdzieś tam będziemy na pewno jeszcze wzmacniać. Może w tym okienku transferowym zobaczymy, jak tam stanie z budżetem. Muszę sobie to wszystko poprzypominać. Pich. A i strączek, na szczęście bez straty bramki. To też motywuje na pewno piłkarzy, kiedy jest zero z tyłu, kiedy grają bardzo dobre spotkanie. Żyro, to był Żyro, zawodnik, który wtedy prawie sprokurował karnego. Chciał chyba Göttinger do Kłosa zagrać, żeby pierwszy raz dotknął piłkę w tym meczu. No nie miał okazji, Kłos dograć tej piłki, złapał minuty, ale nie pokazał nic, co mogło zapaść w pamięci kibicom. Stal Mielec, no, co mogę dużo powiedzieć. No, zawodnicy dali z siebie wszystko. Zobaczymy teraz szybkie przypomnienie dla Was, dla mnie, jak wygląda sytuacja transferowa. 1 014 000, ok, zespół. Sprawdzam, bo zapewne będę coraz częściej grywał tą karierę. Na razie tutaj wygląda wszystko bardzo ładnie. 7 miesięcy, jakieś wypożyczenia Staczyka Brzesińskiego, ok. Tutaj musimy się zabezpieczyć. Czutowski wypożyczony jest z Wisły, czyli na nie transfer, a Stolica jest wypożyczony z Rumunii, ok. No dobra, ale widziałem, że szukamy, za mało gra. Szukamy, widać, wzmocnień. Josh Gordon 350. Ok. Kto tam jest jeszcze na Burej, czyli kolejny napastnik? Chris Brown, pomocnik środkowy. Dobrze. To jest ten Chris Brown, tak. 1 300 000. No, raczej nie chciałbym wydać całego budżetu na jednego zawodnika. Stolica za mało gra. No, może tak być, że Stolica będzie musiał częściej wychodzić z ławki, żebyśmy mogli utrzymać tego zawodnika. Aczkolwiek jest Szczotowski, więc wydaje mi się, że damy radę. Damy radę, dyrektor comiesięczny. Raport o juniorach, ok, sprawdźmy sobie, czy mamy kogoś ciekawego. Jest Kowalik, 17 lat, szybkość biegu, przyspieszenie, skoczność, równowaga, może być ciekawy. Ferreira, Benson na razie raczej nie. No nic, no szukamy dalej wzmocnień. Gdzieś tam bliżej pewnie kolejnego odcinka będziemy się przeszukiwać listy transferowe, listy do zawodników do wypożyczenia. Może wtedy coś tutaj się urodzi lepszego dla nas. Potrzebny jest panu nowy bramkarz. Zobaczmy.
Okej, okay. No, na pewno dostanie jakąś szansę, bo Sączek nie będzie bronił wiecznie. Zobaczmy tylko na kalendarz. Liga, 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 liga. Na razie tutaj możemy spokojnie zagrać tym samym składem. No, wychodzimy zmotywowani, wychodzimy po zwycięstwo. Wisła Płock, mocny zespół, tam jest Szwoch, tam jest Wolski. Jest kilku graczy, którzy mogą rzeczywiście przeszkodzić nam w wygraniu tego spotkania. Aczkolwiek no, zespół Stali Mielec zbudowany jest mądrze, budowany jest powoli, budowany jest bez, jak widzicie, tutaj trochę było wypożyczeń, czyli no, może oszczędności, może Franek Kole podchodzi z głową do tych kolejnych transferów, sprawdzając zawodników. Ten Szczytowski, jak widzicie, może w kolejnym sezonie zawita do nas na stałe, o ile będzie miał tak dobre wejścia jak ostatnio. Teraz Babić. Aj, Babić, Boksal, Strączak. No niestety, Boksal było blisko. Strączak już wyłapał futbolówkę. Wesik. Mecz na pewno będzie trudniejszy niż mecz ze Śląskiem. Domański wypatrzył tam Manu Gettingera i chyba faulowany, nie, Ciemielęcki przy piłce. Nie ma faulu dla drużyny Stali Mielec. Ciemielęcki, Babicz. No, nie lubię tej zimowej aury na boiskach ekstraklasowych. Kolar, były piłkarz Wisły Kraków. Kolar, Strączek. No i mamy 1-0. Proszę, Wisła Płock prowadzi w tym spotkaniu. O, ładnie rozegrana akcja. Grudniowa aura nigdy mi nie sprzyjała na boiskach Ekstraklasy, zawsze te mecze były dla mnie trudniejsze. Teraz Sitek utrzymał się przez chwilę przy piłce, ale oddaje pole do popisu drużynie Wisłą Płock. Ja zawsze mówiłem, że Wisłą Płock też chętnie rozegrałbym karierę, bo jest tutaj kilku zawodników, którymi naprawdę warto byłoby pograć i mieć swoje kadry. Teraz Tomasiewicz do Manu. No tutaj autostrada, jest sam, ma szansę na wejście w pole karne i oddanie strzału. Decyduje się na podanie. Gdyby nie Rzeźniczak zablokował ten strzał, to moglibyśmy, myśleć o remisie. A tak, no to niestety Kolar kolejny raz z Babiczem albo Pawlakiem będzie rozgrywał tą akcję. Ciemielewicz poszedł bliżej pola karnego. Dobrze, Gettinger. I akcja w drugą stronę. Gettinger, rozpędza się Manu. Do niego kierowana jest futbolówka. Czy zdąży przed Rzeźniczakiem? No, nie tym razem. Rzeźniczak widać, że dobrze wszedł w to spotkanie. Rasak. Rasak po lewej stronie ma partnerów. Zdecydował się zagrać do swojego kolegi z drużyny. Na szczęście Gettinger też rozgrywa dzisiaj dobre zawody. Jest zawada. Gettinger, Domasiewicz. Pyknął piłkę do Domańskiego. Domański. Mamy 1-1. Delikatne zagranie do Domańskiego. Domański wiedział, co zrobić z futbolówką. Nie był kryty, miał troszkę miejsca z przodu. No i kończy pięknym, zgranym strzałem. Wydaje mi się, że pod poprzeczkę. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj piłkarze. Wisły Płock przysnęli, skupili się na napastnikach. Domański dostał okazję na pokazanie swoich umiejętności strzeleckich. Tomasiewicz próbuje odzyskać futbolówkę, no i niestety rzut z autu. Piłkarze w niebieskich trykotach już przy piłce. Babicz, Szwoch, no to też jest piłkarz, który może zagrozić w kolejnych akcjach drużynie Stali Mielec. Babić. Kolejna akcja, kolejny strzał, kolejna próba. No i tym razem nie udało się zawodnikowi Wisły Płock zdobyć bramki. 33 minuta. Tomasiewicz rusza z akcją. Tomasiewicz, ale bardzo powoli rozgrywa tą akcję. Jest zagranie do Sitka. Tam chyba zawada był adresatem tego podania Sitka, no ale to podanie no, nie było najwyższych lotów. Teraz Kolar, na szczęście zatrzymywany. Jest Tomasiewicz.
kolejny raz ma szansę dobrze dograć tą futbolówkę. Poszedł teraz na żywioł, próbował sam zakończyć tą akcję, no ale widzieliście Państwo, jak skończyło się to, ta szarża Tomasiewicza. Niebiescy już w polu karnym, blisko pola karnego Strączka. Boksal rozwiązuje tą sytuację. Domański faulowany. Tak jest, przerwana akcja, żółty kartonik. Na szczęście otrzymuje piłkarz Wisły Płock, ukarany Szwoch. Były legionista w barwach, długo już gra w barwach Wisły Płock, Göttinger. Göttinger, piłka do Maka. No i tym razem Mak no, nie popisuje się w tym meczu. Może jeszcze będzie miał okazję zdobyć bramkę na stadionie w Mielcu. Teraz Manu. No nie. Sędzia nie pozwoli już rozegrać tej akcji. Szkoda. Jest druga połowa, Wisła Płock rozpoczynają z 1-1. Ten wynik na pewno jest zadowalający dla strony Wisły Płock. Myślę, że punkt zawsze im się przyda. Mielec jest jednak niepocieszony tą sytuacją i będzie na pewno starał się przechylić szale tego spotkania na swoją stronę, aczkolwiek widzę, że rozjuszony w drugiej połowie zespół Wisły Płock rusza do kolejnego ataku. Prasak. Dobre podanie do Maka. Mak. Tym razem Mak nie daje zespołowi tyle, co w ostatnim meczu. 51 minuta. Strzał z daleka. Wow, piękne uderzenie. Petarda zawodnika Wisły Płock. Teraz Göttinger próbował wyjść z atakiem. Zatrzymany przez Ciemnieckiego. Göttinger. Jest Manu, z boku jest Manu Tomasiewicz, idzie do środka Tomasiewicz, patrzy gdzie jest Mak, jest Domański, wraca się z piłką, jest podanie do Zawady, Zawada będzie miał szansę na oddanie strzału i broni bramkarz. Wejdzie stolica za Maka, zobaczymy go na boisku. Na razie chyba tyle zmian, gdzieś tam planowana zmiana Kłosa i jeszcze może, no ale Lani nie, ale... Kłos może się pojawi, może dostanie więcej minut. Rzut rożny, Manu. Manu popatrzył. Jest luka. Dobrze, Zawada. Silny zawodnik powalczy tutaj po rzutu rożnego. Domański, czy to będzie jego mecz? No niestety, zablokowany Domański przy tym strzale. No i teraz muszą piłkarze z Mielca wracać. Żyro próbował ślizgiem zablokować się tą akcję. Udaje się na chwilę przyblokować to podanie, ale Warchoł nie daje za wygraną. Będzie dośrodkowanie? Nie, dribbling, całkiem udany dribbling. Złożył się nawet do przewrotki piłkarz Wisły Płock. No, było niebezpiecznie. Spróbujmy zaraz wprowadzić Kłosa, który może ożywi grę po lewej stronie. Dzisiaj Manu też nie pokazuje zbyt wiele. Teraz właśnie Manu przy piłce. No, jedno z niewielu dobrych podań Manu. Zatrzymanie tej akcji, zagranie przez obrońców, Grzesik, Stoica, na boisko Stoica, dostaje wreszcie podanie. Stoica próbował zagrać do swojego partnera Zawady, no ale to podanie nie było najlepsze. Tomasiewicz, wpuśćmy Kłosa i wydaje mi się, że Wrzesińskiego na drugą stronę za Sitka. Niech dwóch pomocników no, pokaże, jak nam się gra w piłkę. Na pewno są głodni gry. Wrzesiński, chciałbym, żeby po sezonie, jak już zejdzie z tego wypożyczenia z Jagiellonii, wrócił do nas już jako zawodnik Stali Mielec. Pełnoprawny, niewypożyczony. Stoica. Jeszcze to prowadzi futbolówkę. Jedno kółeczko, drugie wpada w pole karne. Dobrze, podanie do Zawady. Zawada, mamy 2-1, 77 minuta. Stoica pięknie pokazał się w polu karnym. No i dziękujemy za przypomnienie drużynie z Bukaresztu o tym zawodniku. Naprawdę warto było go dzisiaj wprowadzić. Świetnie wyprowadził tą kontrę, świetnie wyprowadził ten atak. Oskar Zawada, kolejna bramka. Tego niedocenionego zawodnika
Muszę aż sprawdzić, czy dalej gra w Mielcu, bo przyznam się, że ostatnio ze względu na spadek mojej ulubionej drużyny bardziej oglądam pierwszą ligę niż Ekstraklasę. Już tak może mniej śledzę. Getinger, Siemieniecki. Piłkarze Wisły Płock mają rzut roczny. Znowu niebezpiecznie w polu karnym Strączek. Dobrze Strączek wznawia delikatnym podaniem do Grzesika. Grzesik jest tam z przodu Grzesiński, ale Grzesik tym razem się pomylił. Na szczęście naprawia swój błąd. Podanie do Tomasiewicza. No właśnie, podanie przez środek. Strata Żyro. Dobrze, że mają takiego piłkarza jak Żyro. Jest Grzesiński atakowany od tyłu, którzy gdzieś tam naprawiał czasem te błędy pomocników przy wyprowadzeniu piłki. Rasak. Pawlak. Będzie szukał okazji do dośrodkowania. Na pewno. Czemu zawodnicy stanęli? Brzesiński rozpędza się, ale na próżno, na próżno. I znowu kłos, znowu kłos, znowu kłos. Nie dostał piłki. Będzie się na boisku żadnej akcji nie ustalał. Ocena kłosa. No nie może być inaczej. 6-0, praktycznie 0 wkładów wygraną. 2-1. Kolejne zwycięstwo Stali Mielec. Wygląda to ładnie, wygląda to przyjemnie. Mamy 38 punktów, 17 rozegranych spotkań. Zobaczmy, aż z ciekawości dzisiaj nie spojrzałem. Wisła Płock była na 7. Jak dół tabeli Wisła Kraków, Radomiak, Pekno, czyli nie jest źle. Kolejny mecz z Niecieczą, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku przyjrzymy się transferom i możliwościom sprowadzenia kilku graczy. Tutaj, tak jak mówiłem, mądrze prowadzona polityka. Nie ma sensu sprowadzać jednego piłkarza za 1 300 000. Lepiej sprowadzić kilku zawodników. Jest tutaj Gil, który pewnie opuści drużynę, ponieważ mamy Urbańczyka, mamy Wyparło, nie potrzebujemy chyba tylu zawodników. Jest Kort, więc będziemy musieli się któregoś zawodnika pozbyć. Jest Nagatsuka, jest Budziński. Na pewno kilku zawodników opuści drużynę po tym sezonie czy w kolejnym okienku transferowym. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zachęcam do oglądania, zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się na ten moment. Cześć.